budowa nowej huty i kombinatu metalurgicznego błyskawicznie ujawniła realne potrzeby nowych jej mieszkańców. Musiało się znaleźć miejsce na sport. Muszę przyznać, że łezka się wokół kręci, jeżeli zaczynam wspominać lata, kiedy w hucie, nowej hucie, był sport na bardzo wysokim poziomie. Przecież Hutnik był jednym z najpotężniejszych klubów nie tylko na terenie naszego Krakowa, ale i w ogóle w Polsce. Był taki okres, kiedy Hutnik był jedynym klubem w Polsce, w którym było 5 pierwszoligowych, dzisiaj nazwalibyśmy to ekstraklasowych sekcji. W pierwszych latach funkcjonowania palącym problemem był brak infrastruktury sportowej, którą sukcesywnie oddawano dzięki finansowemu wsparciu huty imienia Lenina. W 1957 roku dyrektor kombinatu Antoni Czechowicz na Dzień Hutnika przekazał symboliczne klucze do nowego stadionu KS Hutnik. Posiadał on bieżnię lekkoatletyczną, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz zaplecze z szatniami. W Wydziale Transportu Samochodowego Huty imienia Lenina zaadoptowano halę do rozgrywania meczów pięściarzy, których sukcesy najwcześniej rozsławiły nowochódzki klub. Mecz z BBTS-em Bielsko, gdzie właśnie przyjechał Pieczykowski i ja miałem z nim walczyć, no to tu hala nie była w stanie pomieścić chętnych obejrzenia tego meczu i odeszło kilka tysięcy ludzi. Oddanie w 1970 roku nowej hali widowiskowo-sportowej poprawiło znacznie warunki treningowe i utorowało drogę do rozwoju i sukcesów dyscyplin halowych. Ta hala była areną sukcesów gier zespołowych, siatkówki, piłki ręcznej, obydwu koszykówek. Pierwsi pokazali się siatkarze, którzy po wejściu w 1965 roku do pierwszej ligi dwukrotnie zdobyli wicemistrzostwo Polski. W roku 1977 prezesem KS Hutnik zostaje były siatkarz Bolesław Szkutnik, który tworzy znakomity organizm, wzmacniając sukcesywnie wartość sportową kolejnych sekcji. Klub ten nie bazował na zawodnikach sprowadzonych czy zawodniczkach, ale przede wszystkim bazował na własnych wychowankach. Trzecie podejście siatkarzy do tytułu nastąpiło w latach 80., kiedy prezesem klubu był Stefan Niziołek. Wreszcie marzenia się spełniły i zespół pod wodzą Jerzego Piwowara dwukrotnie sięgnął po Mistrzostwo Polski. Czołową postacią i liderem zespołu był Wacław Golec. Znakomity zawodnik. I jako siatkarz, i jako młody człowiek. Był to zawodnik wszechstronny. Można powiedzieć, że chodziło się na mecze siatkówki, aby oglądać Golca. W pamięci kibiców pozostanie kapitalny mecz siatkarzy w Pucharze Europy z czołowym klubem Europy Panini Modena, wygrany bezdyskusyjnie 3-0. Kibice wiwatowali, bo był to niebywały sukces. Kolejną dyscypliną, do której sukcesów najchętniej wracamy, to piłka ręczna. Przełom lat 70. i 80. to absolutna dominacja Hutników. Zespół prowadzony przez Boguchwała Fulare, któremu asystował Andrzej Wiśniewski, w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie zdobył wicemistrzostwo Polski, a w następnych trzykrotnie pod rząd zdobywał tytuł mistrza Polski. Oglądali Państwo bramkę zdobytą przez Alfreda Kałuzińskiego. Alfred Kałuziński to jedna z najwybitniejszych i najwspanialszych postaci polskiej piłki ręcznej. Dla nas jest to szczególnie cenne, że związana od początku swojej kariery z Nową Hutą i z barwami klubu sportowego Hutnik.
Lata 80. to kontynuacja dalszych sukcesów KS Hutnik. W tym okresie o prawo do gry w pierwszej lidze walczyły męskie i żeńskie drużyny koszykówki. Byłem chyba wtedy najmłodszym trenerem w Ekstraklasie. Chłopcy mnie wspierali niesamowicie. No i to był kapitalny okres dla nas. Mirek Kabała, Romek Rutkowski, bracia Janczurowie, Wiktor Griszczenko i wielu, wielu innych tworzyli znakomity zespół. I pamiętam, że ta hala pękała w szwach na naszych meczach. Piłka nożna była od początku działalności sportowej klubu sekcją, która miała wysokie aspiracje rywalizacji z najlepszymi. Piłkarzom udało się po raz pierwszy awansować do drugiej ligi w połowie lat 60., kiedy trenerem był Marian Jabłoński. Trzykrotnie w swojej historii Hutnik był bliski awansu do pierwszej ligi, jednak dopiero w 1990 roku drużyna prowadzona przez Władysława Łacha osiągnęła w pięknym stylu ten cel. Drużyna trenera Władysława Łacha awansuje w efektownym stylu do Ekstraklasy. To był największy sukces piłkarzy Hutnika i mój w historii klubu. Hutnik, w większości oparty o swoich wychowanków, pokazał grę widowiskową i skuteczną. Najlepsi młodzi piłkarze, jak Koźmiński i Waligura, trafili do reprezentacji olimpijskiej prowadzonej przez Janusza Wójcika i wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie ze srebrnymi medalami. Prawie nikt nie wierzył w możliwość awansu Hutników aż do 23 minuty, kiedy to kapitalną bramkę strzelił Moussa Yahya. 1-1. W drużynę osłabioną brakiem 5 podstawowych piłkarzy wstąpił nowy duch. Strzał Adamczyka broni bramkarz gości Waniak na róg. A z rogu bardzo dobrze grający Michał Stolarz wybrał wariant pozornie, ale i praktycznie najprostszy. Po prostu strzelił bezpośrednio do czeskiej bramki. 2-1 do przerwy. I oto w 70 minucie meczu z rogu uderza Adamczyk, a przed bramką Dariusz Romuzga nie dał rywalom najmniejszych szans. Hutnik eliminuje bardzo mocny zespół Sigmy z 2 wicemistrzami Europy i 3 reprezentantami czeskiej młodzieżówki. Transformacja ustrojowa w Polsce doprowadziła do kompletnej zmiany finansowania sportu. W nowej rzeczywistości sytuacja finansowa klubu doprowadziła do likwidacji kolejnych sekcji, nie uchraniając Hutnika od upadku, który nastąpił 10 lat temu. Spadkobiercą upadłej spółki akcyjnej został Nowy Hutnik 2010. Mając w pamięci sukcesy, które przez 70 lat cieszyły nowochódzkich kibiców, jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która na nas ciąży. Będziemy robić wszystko, aby odbudować potęgę Hutnika na różnych płaszczyznach. Poświęcenie i zaangażowanie pasjonatów Hutnika pozwoliło mu na skromne, ale stabilne funkcjonowanie w nowych realiach.